Cześć, dzień, dobry, dzień, dobry, witam na kanale bardzo z tej strony. E, zamiast koszulki to Fedory to będziemy mieć taką koszulkę z wielkim grzybem atomowym. <laughs> nie, nie będziemy grać w falauty, nie, nie, nie. Chociaż może kiedyś to wie. E, zajmiemy się rzeczami atomowymi. Fedora ato na atomowo powiem to tak. E, czyli w tym tygodniu postaram się przejrzeć dla Was wszystkie te. 3 albo 4 spiny atomowe Fedory. O co chodzi? O niezmienność. Będzie oczywiście Silver Blue, Konoite. Będzie to jeszcze to cudo ze Swayem, tak? Tiny Manager Sway. I do kompletu Budgie. Zapomniałem nazwy, jak się nazywa tamta kolejna Fedora z Budgie. Słuchajcie i tak na wstępie powiem tak, że jak zacząłem sobie to testować wczoraj, było fajnie, było fajnie do momentu jak zainstalowałem Nvidie. Co prawda się udało, co prawda trochę pograłem i tam w Ghostwire Tokyo nie w tego, w Kingdom Come Deliverance. Co prawda skaczę obraz trochę tak, no bo Wayland sterowniki 550k. To, to jest średni pomysł, wiecie o tym bardzo dobrze, natomiast dzisiaj od 4 godzin próbuję to sudo uruchomić z powrotem i już nie działa, więc teraz kwestia tego, że albo uda mi się zmusić to do działania na sterownikach NVIDIA, tak, znowu, albo po prostu postawię to od zera całkowicie i postawię, pokażę Wam na nowo. Słuchajcie, nie będę Wam strony internetowych pokazywał, dlatego tak trochę to intro jest dłuższe i takie bardziej rozgadane. Ktoś powie, są rollbacki, rollbacki są, tak, są, ale one nie działają, już. <grych> o, oh, Jesus my Christ, dobra, ja się zabieram za to, jak mi się uda, zobaczycie na NVIDII, a jak nie, to zobaczycie na NVIDII i NUVO. Życie, gorąco zapraszam na sprzęt, oczywiście na żywy sprzęt. Dobra, witam na żywym sprzęcie, w końcu mi się udało to odpalić jakoś, chyba to, chyba to jest NUVO, powiem to tak. Moment, muszę się tutaj zalogować, no, no są kernele nie z tej ziemi, a co do kernela to ostatnio ustawiłem posta z informacją, że kernel 6.9 jest ma regresję, jest uwalony i są problemy, prawda? Tu jest kernel 6.9. Ładna nazwa kernela i w ogóle, ale cała reszta to chyba niezbyt teges. A ja wiem, to wszystko wina tu, tu nie tego, tylko NBD. Yy, o powiem to w ładny sposób, nie? Zobaczmy co tu się dzieje, kurde, TGS, więc... Ojej, niektóre distra trzeba by testować, bo tylko na radeonach. NV134, no to teraz mamy tutaj nowo. To prawdopodobnie Wam nie pokażę, jak chodzą gry, bo... No nie wiem, spróbuję to potem jeszcze odpalić raz. W każdym razie, okej, okay. Gnome 46 w całej pięknej okazałości. Tak zwany RPM Ostry, czyli system niezmienny tylko do odczytu. Do tego y, aktualizacje atomowe tak zwane nie są automatyczne. Y, automat można sobie tutaj włączyć, ale ten system nie aktualizuje się automatycznie. Pewnie o tym powiadamia, ale nic więcej ewentualnie można sobie samemu taki update zrobić. Tak? Y, teraz tak, jeżeli chodzi o działanie samego systemu jako systemu, y, to teoretycznie i praktycznie to działa. Teoretycznie i praktycznie zobaczmy sobie na Bluetooth wyłącz tryb samolotowy nie wiem dlaczego on tutaj jest ale ok Dobra Bluetooth jak widać chyba, chyba wykrywa tak Jed jedną rzecz wykryło jakiś telewizor nie wiem co to jest ale telewizor wykryło zobaczymy jest ok KD49 u sąsiadów telewizor jest spoko sieci nie podłączam tych małych dongli bo to, to nie ma za bardzo sensu mm. Działanie tego systemu jako działanie nie wliczając powiedzmy sterowników od NVIDII, jest w porządku, tak. Jest to szybkie, jest to ładne i no zachowuje się po prostu jak GNOM, no jak przystało na GNOM, chociaż zobaczymy, czy to przeżyje. Przeżyło. Jest dobrze. To jest mój jeden z wielu testów. Słuchajcie, są, są pozytywy używania tego systemu, bo jeżeli ten system już zacznie Wam działać i macie kartę, nie wiem, tam na przykład nie NVIDII, tak? I to będzie sobie pracowało. To taki system jest perfekcyjny do zadań multimedialnych, do czytania poczty, interneciku, oglądania filmików, nie wiem czy go tam jeszcze zdjęć i, i tego typu rzeczy. Jest to naprawdę bardzo fajne, bo po pierwsze, ten system się tak łatwo nie rozsypie. Wy nie macie dostępu normalnie do tak zwanego ruta, do administratora, więc też go nie zepsujecie. Tutaj można zapisywać sobie aplikacje, znaczy aplikacje. Programy sobie tutaj czerpiemy ze sklepu gno, tak, jak w większości dystrybucji opartych o niezmienność w jakiś tam sposób, czy w innym, czy w takim formacie, czy w innym formacie niezmienności, to przeważnie mamy tutaj flatpaka. tak to wygląda, albo tak zwane kontenery. Tutaj akurat w większości jest po prostu flatpak stosowany. To jest przykład z brzegu, out the city, no, i zobaczcie teraz, możemy zainstalować sobie albo z Flatpaka, albo z Fedora Linuxa, tak? Sprawa jest taka, że jeżeli zainstalujemy sobie tutaj z Fedora Linuxa, a zobaczmy, jak to będzie wyglądało, bo można tutaj ingerować w ten cały system, jest taka możliwość. Możemy odpalić sobie konsolkę tutaj ładnie, nie? dajemy taką komendę po prostu sudo rpm ostry install i teraz dajemy sobie, nie wiem, co ja chcę tu znaleźć. Chcę mieć ienix i załóżmy. Chcę mieć tutaj Neofecha do kompletu, którego nie ma. Chcę mieć MC do kompletu. I chcę spróbować jeszcze raz AKMOD NVIDIA. NAKMOD kreska NVIDIA. Sobie to zainstalować, tak? No może to błąd zgłosić, bo NVIDIA już jest postawiona. Co zaraz, jeszcze zaraz tutaj e, pokażę sobie. Proszę bardzo. Stery NVIDIA. Co prawda one... No, teraz się nie uruchamia, bo nowo chyba tutaj działają. Ale ogólnie ten program. No ruszyło, dobra. No, widać częściowo działa, bo nie ma pewnie modułów kernela zainstalowanych. Ok, to zaraz sobie to wykonamy. Odpalmy sobie Audacity, odpalamy sobie Audacity. Tu wszystko działa na takiej zasadzie, że nasz katalog Home jest przekierowany do katalogu przez, przez VAR, czyli przez VAR, przez Home i chyba w ten sposób jest to zrobione. No i tam możemy sobie po prostu. Instalować dane programy z Platpaków, api itd. i tak dalej, Zapisywać do swojego pliku, znaczy katalogu domowego, także bez problemu najmniejszego. Do kompletu jest możliwość edycji przez Ruta ETC, tak? czyli plików konfiguracyjnych systemu ogólnych, jak najbardziej. Natomiast za pomocą, robimy to za pomocą dziwnych poleceń, typu install, search, rollback i tak tak dalej dlatego, że wtedy to powoduje trwałe zmiany w tej migawce systemu, wielka migawka systemu, powiem to tak, jest tutaj robiona, jeżeli ja wydam teraz tą komendę, proszę bardzo, on się zapytał o hasło, ok, klepiamy sobie tu, akamoten already requested, no ja wiem, że jest, no akamoten widia kuda, zobaczymy tak, bo tego raczej pakietu nie masz misiu kochany. No i on teraz sprawdza całe te swoje y, ostry, tak? Ja dokładnie nie będę tego tłumaczył, dlatego że ja tego nie rozumiem do końca, tak? Y, to jest coś podobno działające na zasadach gita. Większość ludzi nawet nie wie, co to jest git, więc Akamodem widia Kudan font. Zarąbiście po prostu, to zainstalujmy sobie tylko te dwie rzeczy. Zróbmy sobie tak, po prostu, próbujemy jeszcze raz. W każdym razie tu jest jakoś zrobiony nieduży system do odczytu, to jeszcze taki warstwowy, jest podstawowy base system, tak, base system, na to idzie następna rzecz, następna rzecz i następna rzecz. W ten sposób to jest jakoś teoretycznie zrobione. Wracając do tematu, on, i tutaj jest jeden, kolejny, znaczy jeden, to jest jeden z problemów tego RBM Austrii. To jest bardzo, bardzo wolne. On robi to naprawdę długo. Przetwarza te wszystkie skrypty, przepierdziela on. Praktycznie robi cały ten nasz system od nowa. Jakby powiedzieć taką drugą migawkę. Dobra, tak. mamy zrobione. Jak Jakoś interesuje czas, to może sobie na zegarku sprawdzić ewentualnie. W każdym razie mamy czas na. I szybki numerek, kawę, albo herbatę, albo kebaba sobie możemy op 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 opędzlować. Co prawda pizzy nie zamówimy, bo to trochę krócej będzie trwało, ale, ale zawsze. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości na przykład do DNF-a, to tym bardziej sobie tutaj te tak jest. Ale kwestia jest taka. Ja wam pokazuję, jak to zainstalować inst na, na siłę trochę te programy w systemie, ale tego się nie powinno robić. Do tego się powinno używać na przykład yy, nie Distroba, tego, ja to, się nazywa Toolbox. to odpowiada za konteneryzację, tak bo tak to tutaj należy pracować. Stworzyć sobie kontener kontener z czymś tam i tym kontenerze instalować programy. Jak zainstalujecie programy w kontenerze, to one będą przeimportowane do naszego głównego systemu, czyli możemy aplikację GUI instalować, jakie nam się podoba i w ten sposób, nie? Natomiast to, co ja zrobiłem, czyli użyć RPM Ostri, install Neofecha i tak dalej, tego się nie powinno robić, bo to można uszkodzić po prostu system. Nie znaleziono polecenia. Dlaczego? Bo trzeba zrobić restart. Sudo i teraz można zrobić albo reboot, jak, albo system CTL... Jak to było? System CTL Reboot? Dobra, ja robię reboot normalnie, bo, bo ten... Może przeżyję. Może nam się 4 widzi wyłączą, zobaczymy. Sudo reboot. Przy okazji postaram się to pokazać tutaj teraz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o BIOS, a dokładniej o gruba graba. Ponieważ żeby to uruchomić po tym wszystkim, co mi się po tej małej katastrofie NVIDIowej zdarzyło. To musiałem tutaj zrobić jedną rzecz. Ciekawe, ile będziemy czekać na wyłączenie tego systemu. No, powiem tak, rzeczy niezmienne są naprawdę pozytywne, jeżeli chodzi o dystrybucje Linuxowe. Ja używam Nitruxa. Używam Nitruxa na testowym kompie do grania i on stoi tam już ponad dwa tygodnie i to po prostu działa. Naprawdę jestem bardzo mega zadowolony. Natomiast to w wydaniu Fedory jest, no, jest jakie jest, tak. Popatrzcie się, teraz tak, tutaj mi się dwa razy włączyły te, no, blacklistowanie sterowników tych NUVO, tego być nie powinno. Z tego co pamiętam, to wyłączyłem tutaj, ja wiem, że ten film jest dziwny, ale jakoś przeżyjecie. Przynajmniej nie jest tak typowo schematycznie, kurde, te schematy zaczynają mnie wykańczać, dlatego będzie tutaj mała rozwałka czasami na kanale, dokładnie w taki sposób. Blacklist nowo, Blacklist DRM, mode, dobra, próbujemy to odpalić, zobaczymy. Kurde, kamlik działa, normalnie mogę sobie tą kompę restartować, on to nagrywa. Popatrzcie co się dzieje, ładuje, 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 to będzie za chwilę czarny ekran i koniec. Tak to przynajmniej przedtem wyglądało, ładowanie nie widzi. O, kurde, zadziałało, chyba, coś, nie wiem. Działa! Ludzie to jest niesamowite, ale aha, bo pewnie działa na nowo. Yy, znaczy nie ładowanie, tylko odpalamy sobie to. Może mi się udało teraz na Nvidia to odpalić, kurde w końcu. Zobaczymy zaraz, ale je, Nvidia. Co obstawiacie? Ja obstawiam, że tutaj niestety stoją nowo. Wow! Kop, przepraszam, za krzyki działa! Słuchajcie, kurde, Nvidia mi ruszyła. O, w mordę, zobaczycie Ghostwire Tokyo, O kurde, coś, coś się dziwnego stało, bo walczyłem z tym 3 godziny, żeby to odpalić. A teraz działa. No ale okej, okay, dobra. Neofetch, nie wiem, czy tam rzuciłem NeoFetcha. Tadam, proszę bardzo. Neofetch, tak to wygląda. Pięknie, cudownie. Jest ok, giga czysta na starcie, czyli miarę, jak na gnom 46 jest dobrze. I na pewno to starą stery Nvidia, czyli się naprawiło teraz. Fajnie, cieszę się bardzo z tego. 550, tak? To jak mamy stery 550, to odpalmy sobie tutaj heroika mojego pięknego Steama. Już mi się nie chce instalować, bo to jest ten dźwięku nie będziecie mieli dalej, ale już doszedłem, co jest grane. Wymiana kabli, dostałem nowe kable. Czy dostałem? Kupiłem nowe kable za ciężkie pieniądze. I wiecie co? Jest lepiej, ale dalej są Brumy i szumy. I wiecie co? Postanowiłem kupić zewnętrzną kartę na USB za jakieś 5 albo 6 dych na Allegro. Nie, powinna do mnie przyjść za jakieś dwa dni, i mam nadzieję, że w końcu będzie w końcu spokój. Kurde, czemu to się nie uruchamia? Kurde, no jak nie jedno, to drugie, to po prostu jest. Znowu to powiem: na Nitruxie to działa autentycznie. Na Nitruxa wchodzę, odpalam Heroika i to działa. Wchodzę na Silver Blue i to nie działa. Teraz się uruchamia. Matko, matko z boską, no, albo jak to, nie wiem, tam powiedzieć, znaczy, no, prawie działa. Ja wiem, że to wszystko wina Tusk, znaczy, NBD, tak, i tego pana, ale, ale, no, no, sorry, no, to nie działa, to nie działa tak, jak powinno. Prawdopodobnie, jeżeli macie Intela, jeżeli macie AMD-ka, Radeona, o, zaczęło działać, no, ale tak to, Czegoś takiego być nie powinno, no kurde. Ja Nitruxa teraz mogę przełączyć, odpalić sobie i zagrać jedną dowolną z moich kilkuset gier, które tutaj mam na epiku. I to będzie chodzić, bo ja o tym wiem. Natomiast na Fedorze są zawsze jakieś jaja, kurde, odpalamy ghostwiera. No dawaj kontynuuj, kurde tak No jak, jak już to zacznie chodzić, to jest naprawdę fajnie, tak? Ja podejrzewam, że tu jest problemy są z kernelem 6.9, bo to coraz częściej jest opisywane na necie. Podlinkowałem wam wczoraj film, chyba na karcie społeczności, że gość w nobarze ma mega problemy, jeżeli chodzi o kernel 6.9. Tu też jest 6.9. O, widzicie stary, NVIDIA stare? No właśnie takie, o. Patrzcie, co się dzieje. A na sterach 5.5.5 problemu nie ma, chodzi to perfekcyjnie. A tu jest po prostu, no działać działa, nie? Wiecie, zauważyłem jeszcze jedną rzecz w tej grze. Słuchajcie, tu woda płynie po ulicy. Popatrzcie się na to. Najlepszy myk jest taki, że jak zacznie padać deszcz, to też ten deszcz się odbija na ulicy. Coś pięknego, nie wiedziałem, że aż takie efekty to są zastosowane. Nie zwróciłem na to uwagi, ale i tu nie ma retracingu, żeby nie było. To jest zwykła 1070. Jest coś pięknego kurde, autentycznie graje z bomba, no, no widzicie jak to się zachowuje, beznadziejnie. Natomiast powiem to jeszcze raz, sterowniki 555 plus do kompletu może być KDE 61 albo GNOM 46, byleby z najnowszymi sterami NVIDII i to zasuwa jak po prostu nie wiem co, chodzi perfekcyjnie, tak? Chodzi to po prostu perfekcyjnie, powiem to w ten sposób. No a tu, no, no jest jak jest, tak? No jest jak jest. Przejdźmy 40, sobie do 2 było, no teraz jest deczko lepiej, ale tak, to, to trochę to rwie. Widzicie te przycięcia, jak on idzie bokiem? To jest właśnie kwestia sterownika starego, znaczy starego. Nie, to widać, tak? kurde, że to jest taka, taka przycinka boczna, nie? Wiadomo, i tak jest lepiej niż w sterownikach 5, 530 czy, czy jeszcze innych, tak? Bo tam to już w ogóle koszmarność. Dlatego minimum w tej chwili moim zdaniem, jeżeli chcecie używać Waylanda, to są sterowniki Beta Nvidia 555, bo na nich jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No tu się dzieje różnie, nie? Działać działa no, no FPS jak jest, jaki jest. Mniej więcej wygląda to tak samo, jak, jak wszędzie, ale są takie nieprzyjemne nieprzyjemne rzeczy się tutaj pojawiają. Zobaczymy tak sobie dziejące. tak, bo tak jak powiedziałem, to jest dopiero pierwszy filmik z całej chyba czwórki, powiem to tak. 4 dni pod rząd będą leciały fedory po prostu. Dzisiaj ogarniemy sobie tego Silver Blue, jutro może kineite. Zobaczymy jak tam się będzie Nvidia spisować. Potem Sway, a na końcu to zbudzi, tak? to cały tydzień będzie tak jest. ja ktoś nie lubi Fedory, to, to wyświetlenia mi tak polecą na głowę, że tego tak jest trudno. Ja chcę sobie to przejrzeć po prostu i, i was w taką dziwną podróż zabrać. To nie są filmy typowe takie, że omawiam to, omawiam to, omawiam to, omawiam tamto, kurde, takie schematy, nie? Bo te schematy zaczynają mnie wykańczać i ja muszę od tego odejść po prostu autentycznie, żeby się Lepiej czuć, powiem to tak, sam, samym sobą, jak to dziwnie czasami może brzmieć. W każdym razie te filmy mogą być trochę chaotyczne, no ale cóż, znacie mnie trochę, wiecie, że czasami taka odskocznia się tutaj nam przydaje, a nie sztywne omawianie funkcji danego środowiska po raz pięćdziesiąty, powiem tak. Czasami można sobie tutaj rzucić mięsem za mikrofonem oczywiście, po czym wam to delikatnie przetłumaczyć normalnie, tak, wiecie o co chodzi. A, bo ja staram się mięsem nie rzucać po prostu na kanale, bo to jest dla mnie, no, nie każdy lubi, tak, nie chodzi o to, że tutaj bardzo młodzi oglądają, ale osoby bardziej zaawansowane wiekowo, tak, też nie lubią mięsa no stop słychać, bo jest to nieprzyjemne po prostu, nie. Dlatego, dlatego się opanowuję, powiem to w ten sposób. E, dobra, słuchajcie, kończymy temat, no, kończymy temat. No działa, no, zachowuje się, jak się zachowuje. Może ja tylko mam problemy, może ja to źle zainstalowałem, nie wiem, a może po prostu jest to zepsute, no. no może po prostu jest to tutaj tak ogarnięte, że nie jest to do końca ogarnięte i tyle. Ciekawe jestem jakby się to wam na laptopie spisywało, bo żadnego dobrego sprzętu nie mam, niestety nie posiadam, tak? E, w każdym razie ten, no może na laptopie właśnie z grafiką hybrydową, jakby toś miał i miał ochotę potestować, to to dajcie znać nie, w komentarzu albo coś takiego. I jak to się ewentualnie w ten sposób zachowuje, nie? A my co? Kończymy, kończymy ten dziwny, znowu długi film, miał być krótki i wyszedł długi, chyba, że go dobrze potnę i zmieszczę się w 15 minutach, jasno oczywiście, na pewno. I widzimy się w następnym rozwałkowanym filmu na kanale Świat Trzymajcie się ciepło, gorąco, pozdrawiam, Bartek, pa pa, cześć.